Poddupnik. Miejscowość, w której jest 47 rodzin mieszkających ze sobą z różnymi przygodami. Dlaczego Poddupnik? Pewnego razu, na skraju lasu, grupka postaci zdecydowała się założyć nową miejscowość. Rozpoczęli od wytyczenia granic i przydzielenia działek budowlanych. Jednak, jak to zwykle bywa, nazwanie miasta okazało się nie lada wyzwaniem. Zaczął się więc spór. W którym każdy chciał nadać miejscowości własną nazwę. Jeden proponował nowy las, inny podleśne wzgórze, a jeszcze inny leśne rajskie wzgórze. Jednak nikt nie był zadowolony z żadnej z tych propozycji. Wtedy na scenę wkroczył stary wieśniak wędzarnik, który już wiele lat mieszkał w okolicach i znał dobrze historię tych ziem. Zaproponował nazwę poddupnik która według niego idealnie oddawała charakter tego miejsca. Mieszkańcy początkowo byli nieco zdziwieni taką propozycją, ale wieśniak wyjaśnił, że poddupnik to stary, zapomniany zwyczaj, który kiedyś był bardzo popularny w okolicy. Polegał on na odwiedzaniu sąsiadów i kradzieży ich warzyw, owoców i innych produktów z ogródków. Jednak, w miarę upływu czasu, Zwyczaj ten zaczął być uważany za nieprzyzwoity i nielegalny, więc zanikł. Mieszkańcy początkowo byli sceptyczni, ale po przemyśleniu uzgodnili, że nazwa ma swój urok i oryginalność. Postanowili przyjąć ją z dumą i tak powstała miejscowość Poddupnik. Od tamtego czasu mieszkańcy utrzymują tradycję i w każdą sobotę odwiedzają sąsiadów ale już bez kradzieży, tylko po to, by wymienić się plonami ze swoich ogrodów. Miejscowość Poddupnik z czasem zaczęła się rozwijać i przyciągać coraz więcej osób, a jej oryginalna nazwa stała się znana w całym kraju i stała się częścią lokalnej kultury i tradycji. Była to pierwsza część książki Poddupnik autorstwa Dawaj.